Witam serdecznie. W tym filmie przedstawię Państwu, jak wyciąć jakiekolwiek elementy z tła. Tu jak widzimy, przedstawiłem już efekt końcowy, czyli odseparowane logo. Taki element możemy użyć w dowolny sposób, na przykład podczas tworzenia lub edycji szablonów wydruku fotobudki. Powyżej widzimy cztery zakładki. Pierwsza z nich to nasz obszar testowy, na którym będziemy sprawdzać, czy to, co wycięliśmy, jest wycięte poprawnie i jak to prezentuje się na innym tle. Kolejne zakładki to trzy metody, które zaraz przedstawię. Tu nadmienię tylko, że warto sprawdzić opis tego filmu w celu znalezienia informacji, takich jak na przykład znaczniki czasowe dla każdej techniki, czy skąd pobrać wszystko to, co zaraz przygotujemy. Pierwszą techniką, jaką chciałem omówić, jest użycie narzędzia różdżki. Jest to prawdopodobnie najprostsza technika, jakiej będziemy używać i służy do zaznaczenia obszarów koloru, który sobie wybierzemy. Po naciśnięciu tego tutaj narzędzia pokazują nam się pewne opcje. Na te opcje warto zwrócić uwagę ze względu na to, że jest tu chociażby progowanie. Progowanie to nic innego jak czułość naszego narzędzia na dany kolor. Obecnie jest ono ustawione na 10,9, jednak w tym przypadku nie trzeba się jakoś przejmować konkretnymi wartościami. W każdym razie mamy wartość 10 i gdy klikniemy na przykład na ten czerwony, pokaże nam się zaznaczony konkretny obszar koloru czerwonego. Drugą ważną opcją jest próbkowanie wszystkich warstw. Zalecam odznaczenie tej opcji, przy czym zaznaczenie konkretnej warstwy, z której chcemy coś wyciąć, czyli u nas na przykład prezent JPG. Kolejną przydatną opcją jest naciśnięcie klawisza Shift. Po naciśnięciu klawisza Shift pokaże nam się obok naszego kursora taki mały plusik. Ten plusik nie znaczy nic innego jak to, że gdy naciśniemy kolejny obszar koloru, to zostanie on dodany do reszty naszego zaznaczenia. Gdybyśmy nie mieli tego plusika i kliknęli na inny obszar, to reszta nam się odznaczy, a zostanie zaznaczony tylko nowy obszar, który właśnie kliknęliśmy. Jednak no, to progowanie jest trochę za małe, bo nie będziemy przecież każdego kwadracika klikać z osobna, także zmieńmy jego wartość może na 100 i zatwierdźmy enterem. No i okej, wytnijmy sobie w ten sposób środkowy niebieski prezent. Klikamy na niebieski i jak widzimy już nam się zaznaczyły oba obszary koloru. Pozostaje nam kliknąć z shiftem na czerwoną kokardkę, no i mamy właściwie już cały prezent zaznaczony. Jak go wyciąć? Nasze zaznaczenie mamy, więc możemy nacisnąć edycja, skopiuj, czyli Ctrl-C i edycja, wklej, czyli Ctrl-V. Pojawia nam się tu nowa warstwa, oderwanie zaznaczenia i trzy opcje, które się podświeciły, czyli nowa warstwa, zakotwiczenie i usunięcie warstwy. Nas oczywiście interesuje nowa warstwa, więc klikamy. I jak widzimy, nasze zaznaczenie krawędzi skurczyły się do rozmiaru naszego prezentu. A to znaczy, że prezent został wycięty. No więc sprawdźmy, jak to działa. Przekopiujmy nasz prezent na obszar testowy i znowu Ctrl-C i Ctrl-V. Zatwierdzamy i ok, mamy wycięty nasz prezencik, no i jest zrobione. Kolejną opcją, jaką chciałbym omówić, jest zaznaczenie przez kolor. Jest to szczególnie przydatna opcja w momencie, kiedy dostajemy logo na jednolitym tle. Tu dodałem szarą warstwę tła, by było widać różnicę między białym tłem, które obecnie mamy na logu, i wyciętym logiem, które zaraz otrzymamy. Co możemy zrobić? Tu jak widać mamy już dość wysokie progowanie. Ja jednak może pokażę, co będzie, gdy to progowanie będzie niższe, na przykład 12. Tu również warto pamiętać, by próbkowanie wszystkich warstw było odznaczone i zarazem warstwa z logiem zaznaczona. No więc klikamy na biały. No i nie zaznaczyło nam się najgorzej, jednak widzimy, że koło krawędzi mamy taki biały obszar, także to R nie jest zbyt dobrze wyizolowane. No nie jest to zaznaczenie wysokiej jakości. Trzeba będzie się pobawić progowaniem. Ustawmy je na 102 i zobaczmy, co teraz się zaznaczy. No jak widać, R, jak i całe logo jest lepiej wyizolowane, więc no, zaznaczenie jest dużo lepsze. Jednak teraz mamy zaznaczony kolor biały, a chcemy uzyskać odwrotność tego zaznaczenia. No więc klikamy na zaznaczenie, odwróć. Chwilę poczekamy, aż się odwróci i możemy nacisnąć nasze Ctrl-C i Ctrl-V, czyli tak jak poprzednio, edycja kopiuj i edycja wklej. No i zatwierdzamy. Odznaczy widoczność warstwy poniżej i jak widzimy mamy wycięte nasze logo smooth. Niestety mankamentem tego sposobu jest to, że często zaznaczenia są takie ostre, rozpikselowane. Jak temu przeciwdziałać? Przede wszystkim wycinamy obrazki większe niż to, gdzie chcemy je użyć. W ten sposób podczas skalowania w dół krawędzie powinny się lekko rozmyć i powinny wyglądać bardziej naturalnie. Naciskamy w takim razie Ctrl-C i znowu wklejamy do naszego obszaru testowego Ctrl-V. Zatwierdzamy i jest. Jak widzimy, nasz obszar roboczy jest trochę większy, przez to te krawędzie nie wyglądają aż tak źle, bo widzimy je w mniejszym powiększeniu. Na takiej samej zasadzie poprawią się krawędzie, gdy zmniejszymy nasze logo z większego do mniejszego. Ostatnim narzędziem, jakie chciałem omówić, jest narzędzie ścieżek. Jest to prawdopodobnie najbardziej skomplikowana technika, jaką tu przedstawię, przy czym jest ona też najbardziej dokładna i myślę, że też nie taka trudna do opanowania. Mamy tutaj zdjęcie. Ze zdjęć generalnie jest trochę trudniej cokolwiek wyciąć.
Choć tutaj akurat jest to możliwie najprostsze zdjęcie, bo tło jest bardzo różne od elementów, które chcemy wycinać. Więc no, mamy różne kolory, jednak gdy naciśniemy na którykolwiek z naszych poprzednich narzędzi, na przykład na różdżkę, no to widzimy, że to narzędzie nie działa w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Podobnie jest z zaznaczeniem przez kolor. Nie damy rady tego w ten sposób wyciąć, więc przechodzimy na ścieżki. No i zaczynamy rysować naszą ścieżkę. Opcje po lewej, które nam się pokazały, pokazują trochę, jak używać tego narzędzia. Klawisz Ctrl służy do modyfikacji wektorów, które będziemy umieszczać, a klawisz Alt przesuwa nam całość ścieżki. Od czego zaczniemy? No oczywiście od kliknięcia na krawędź, którą chcemy obrysować, jednak zalecam zacząć od miejsc, w których forma się ostro załamuje, czyli na przykład tutaj lub tutaj. W ten sposób łatwiej będzie nam uzyskać kąt ostry. Zacznijmy od dołu. Jak widać, kliknąłem i cały czas trzymam przycisk, w ten sposób mogę dopasować dwa takie wektory. Te wektory to siły, które determinują nam zachowanie się ścieżek pomiędzy punktami, które ustawimy. To jest nasz pierwszy punkt i tutaj mamy drugi punkt. No i jak widzimy, naciąganie tych wektorów pozwala nam dopasować łuk dokładnie tak, jak chcemy. No i okej, kontynuujmy. Wstawmy następny punkt i zobaczmy, co się stanie. No, tu nawet nie musiałem użyć dużo siły, bo tamten poprzedni punkt, który ustawiłem, determinuje całość łuku, który teraz uzyskaliśmy. Tu teoretycznie nie musiałbym używać w ogóle siły, jednak zrobię to celowo, by pokazać, jak modyfikować te wektory. Teraz, wraz z naciśnięciem Ctrl, gdy kliknę na ten wektor, mogę go sobie dowolnie przesunąć. Gdy chcemy uzyskać kąt ostry, możemy na przykład przesunąć ten wektor idealnie na miejsce, gdzie postawiliśmy punkt. No i klikamy dalej. Tak sobie myślę, że celowo wprowadzę tutaj błąd, żeby pokazać, co się stanie, jeśli coś zepsujemy. No nic prostszego, wchodzimy na edycja, cofnij. No i jesteśmy wycofani do poprzedniego stanu. Tak więc jest to dosyć elastyczne narzędzie, może na początku trudne w użyciu, jednak myślę, że gdy ktoś zrozumie, jak to działa, to jest to bardzo, bardzo proste. Jest też inna metoda. Powiedzmy, że ustawię sobie ten punkt dość dobrze, ale następny punkt ustawię dosyć kiepsko. Co zrobić, żeby to wszystko naprawić? Tu z kontrolem możemy przesunąć chociażby ten wektor i sobie go lekko dopasować. Możemy też kliknąć na poprzedni punkt, no i chociażby przez kliknięcie na punkt bez żadnego modyfikatora, czyli bez kontrola i bez alta, możemy przesunąć pojedynczy punkt, natomiast z altem możemy dopasować i przesunąć całą ścieżkę. No i nie chcę jej przesunąć, więc wycofam całość za pomocą Ctrl Z, czyli cofnij, no i myślę, że jest całkiem nieźle ustawiony. No może jeszcze kilka drobnych poprawek. Jedną rzecz, o której nie zrobiłem, a właściwie powinienem zrobić na samym początku, to powiększenie sobie widoku. Przez naciśnięcie tej lupy możemy sobie powiększyć widok tak, by pasował on do naszego obszaru roboczego. Tu jeszcze trochę muszę pozmieniać ten punkt, bo widzę, że nie pasuje nam tutaj, a chcemy zaraz skończyć nasze zaznaczenie. Teraz uwaga, warto postawić następny punkt możliwie jak najbliżej, by to, co zaraz zrobimy, było jak najdokładniejszym. A co właśnie chcemy zrobić? Dodajemy nową warstwę. To jest warstwa tymczasowa, więc nazwa nie ma znaczenia, ja ją akurat nazwałem obrys, ale możemy ją nazwać dowolnie. Ona jest tylko po to, by uzyskać zaznaczenie końcowe. Ok, mamy tę warstwę i możemy dać wypełnić ścieżkę. No i naciskamy i tu się nam pokazuje okienko. No i mamy do wyboru pełny kolor lub desin. Nas oczywiście interesuje pełny kolor, wygładzenie, naciskamy wypełni, no i mamy coś takiego. Niestety moje zaznaczenie nie było aż tak idealne, prawdopodobnie przez to, że powinienem dużo wcześniej powiększyć. Możemy je poprawić również i teraz, chociażby przez naciśnięcie na ten punkt i przesunięcie go lekko w dół. O, i teraz widzę, gdzie to dokładnie sięga, więc jest mi trochę łatwiej. No, myślę, że wystarczy. Teraz, by to poprawić, wystarczy usunąć warstwę z wypełnieniem przez naciśnięcie tego X-a i zrobić nową. Okej, no i wypełniłem ścieżkę. No jest trochę lepiej. Utworzył nam się obszar szary, który pokrywa nasze obrączki. Niestety obejmuje on również obszary białe, więc musimy je wyciąć. Zrobimy to przez utworzenie kolejnych ścieżek. Te ścieżki są zapisane tutaj. A my wracamy i stworzymy kolejną. Najprostszą metodą stworzenia kolejnej ścieżki jest przełączenie się na jakiekolwiek inne narzędzie i powrót do narzędzia, którego używaliśmy wcześniej, czyli do ścieżki. Odznaczamy obrys i w zasadzie możemy sobie trochę powiększyć, by było lepiej widać. No i robimy. Robimy kolejną ścieżkę. Może zacznę w tę stronę. Co jest ważne, przy tak ostrych zakrętach warto sobie ustawić wektor w kierunku, gdzie chcemy dalej prowadzić naszą ścieżkę. To bardzo ułatwi dopasowanie krzywizny do następnego łuku. Tak samo tutaj. I ustawimy ostatni punkt. No i pięknie. Mamy już naszą ścieżkę.
Teraz skorzystamy z pierwszej opcji, czyli zaznaczenie ze ścieżki. I utworzy nam się zaznaczenie. Pokazujemy warstwę obrys i usuwamy przez naciśnięcie klawisza Delete. No i ładnie nam się wszystko usunęło. Już pokażę, jak to wygląda w całości. Oznaczamy naszą ścieżkę i oznaczamy nasze zaznaczenie, czyli zaznaczenie brak. I mamy pierwszy obszar usunięty. Dokładnie tak samo będziemy robić z pozostałymi obszarami, więc może teraz przyspieszę cały film. Ok, ostatnia ścieżka gotowa, czyli znowu zaznaczenie, pokazanie obrysu i delete. Oznaczamy wszystko i widzimy, że obrączki zostały obrysowane. Co robimy następnie? Następnie bierzemy naszą różdżkę i z racji tego, że to jest jednolity kolor i próbujemy jedną warstwę, możemy kliknąć na szary i pojawi nam się zaznaczenie, które obrysowuje nasze obrączki. Powtarzamy poprzednie czynności, czyli zaznaczamy warstwę z obrączkami i naciskamy na kopiuj i wklej, czyli Ctrl-C, Ctrl-V. Potwierdzamy oczywiście i jak odznaczymy sobie tło, to widzimy, że nasze obrączki są wycięte. Można jeszcze poprawić przez kolejne ścieżki i zaznaczanie, ale my zobaczymy, jak to będzie działać na naszym obszarze testowym. Zatwierdzamy. No i działa. Jedyne, co nam teraz pozostaje, to zapisać te pliki. Zapiszę tylko jeden z nich, bo procedura jest dokładnie taka sama w każdym przypadku. Musimy usunąć wszystkie warstwy, naciskając na X, również tłe. I musi nam pozostać szary obszar stworzony z kwadratów, który symbolizuje przezroczystość. Co teraz? Teraz musimy mieć zaznaczoną warstwę naszych obrączek. Wchodzimy na obraz, kadruj do zawartości. W ten sposób cały obszar skurczył się nam do rozmiaru obrączek. Następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to zapisać nasz plik. W tym celu klikamy na plik, eksportuj jako. No i już wcześniej sobie ustawiłem zapis na pulpicie. Polecam to robić, bo łatwiej znaleźć te pliki. Plik sam nazwałem obrączki PNG. No i eksportujemy. Pokazuje nam się okienko. Domyślnie w tym okienku może być zaznaczone coś takiego jak zapisywanie koloru tła. To musimy zostawić odznaczone. Cała reszta opcji raczej nas nie powinna obchodzić. Klikamy w eksportu. Ja trochę tu się cofnę o parę kroków, by pokazać, jak to będzie działać na tle. Odznaczę nasze obrączki, a wczytamy bez pliku. No i jak widzimy, tła nie ma i taki plik możemy używać w dowolny sposób. To już wszystko, co jest do pokazania. Życzę udanego wyczytania potrzebnych elementów i tworzenia wspaniałych szablonów.